hejka, hejka, dzisiaj robimy żółwia. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi ze żółwiem, to będziemy pompować mu muszelkę. Skorupkę. No, jeszcze nie widział strasznego Piotrku, to was tutaj odsyłamy, będziecie wiedzieć, o co kaman. A dzisiaj przygotowujemy się do kolejnych materiałów i chodzi o to, aby wypełniamy skorupę żółwia, tak? Dobra, spróbujmy. To jest w ogóle wypełnienie z Mikołaja Rogala, jak go karmiłam. To właśnie tu, jak go miałam na ręce, to rozdarło nam się, bo za bardzo żeśmy brzuchy wciskali w tego Rogala i tak wyszło. Znowu wkładamy. Co to jest, Mikołaj? Myślisz, że to całe wejdzie? Właśnie nie wiem. Wydaje mi się, że nie, że tego jest więcej, że to jest ubite, no nie? Tak? Tutaj. O, jak złotko. Tu wkładamy. Bo poprzednio ta muszla była taka bardzo płaska. O, widzisz to? Normalni ludzie robią takie rzeczy, gdy ich dziecko jest w szkole i przygotowują się na jakiś karnawał, nie? Czy coś. No ale wkłada, super, Niko. Ale chcę dzieli. No, no. Tak, proszę, to wkładaj wszystko tutaj, tak? Takimi krztyczkami to jutro będziemy wkładać. Ale ci pomaga. Super. Nawet nie gubimy tego tak dużo. Okay. Tak, super. Dzielić przyjemność. Stąd nie wyciągamy, tutaj wkładamy, chłopaku. Pomyliło ci się. Tutaj, o. Gdzie ty idziesz? Nie? A pokaż wszystkim, gdzie jest Mikołaj. Mikołaj. No, pokaż. Lepsze? Lepsze, no. Czy wystaje tutaj? Co? Tu. Nie, tam wystaje, ale musisz to jeszcze związać, no nie? Pasem, pasem. O. Dobrze. Śmiesznie. Jest okej? Lepsza tamta czy ta? Ta. No. Czy gdybyś miała strój, to w ogóle. Witamy się z wami w pralni, u suszarni. Krzyś powie. I z kładzikiem na opony. Tak. Tutaj, jak zobaczycie, na górze, nie wiem czy to widać, jest taka wielka dziura. Z tego względu, że tak wyszło z projektu. Moim zdaniem lepiej by było, gdybyśmy my to budowali od początku. Tak. Przeciągnąć tutaj podłogę w tą stronę. Tak. I zrobić tutaj taką dużą spiżarkę, bo tam jest spiżarka. Tak, za tą ścianą tak, właśnie, jest od kuchni. Tam jest kuchnia, tu jest spiżarka. I on tak przeciągnąć tutaj i zrobić taką wielką. Tak. To okno przesunąć w tamtą stronę i tak dalej. No wszystko by się dało wtedy zrobić na etapie projektu. A tu mielibyśmy móc układać sobie kolejne rzeczy do jedzenia. No, bo mało mamy. Mało mamy. A tak będziemy musieli zrobić tutaj, żeby wykorzystać to miejsce, postanowiliśmy tutaj dać właśnie te opony. Przepraszam, ostrość mi wariuje cały czas, bo tam jest biało, jasno i nie ma nic. Żeby wiedzieć, jakiej to jest wielkości, to pralka z suszarką mają ponad 1,64 m. A tam by się jeszcze zmieściły trzy te urządzenia. Tak, no. No i chcemy to dać po prostu trochę wyżej, żeby jakkolwiek wykorzystać po prostu to miejsce, no nie? Bo pralka i suszarka właśnie idzie, stąd będą znikać. Mam nadzieję, że może uda się to zrobić w tym roku, to takie ciche moje marzenia. Bo fajnie byłoby prać już bliżej sypialni, żeby nie móc nosić tych wszystkich rzeczy jak latarnik góra-dół, nie? To są nasze stare meble z kuchni. Jak ktoś jest z nami dłużej, to teraz ma retrospekcję i sentyment. Jakie brzydkie meble w kuchni mieliśmy. Kupione na OLX-ie z jakiegoś demontażu i służyły nam chyba z rok. No, całkiem, 3 lat.
Tak, rok zastanawialiśmy się nad meblami innymi do kuchni, po czym teraz jesteśmy niezadowoleni z koloru. Bo ze wszystkiego innego tak, tylko z koloru frontów. I cały czas kminimy, jakby je zmienić, nie? Mhm. Ale grunt, że nie tylko ja. Dobra, muszę jeszcze zobaczyć na zdjęcia. Żeby nigdzie się nie wiercić. Nasza pralka ma coś takiego, że co jakiś czas się po prostu psuje, po czym sama się naprawia. Wiecie, programator zaczyna dziwacznie działać. O, tu jest całe pranie, które dzisiaj będę robić. Programator zaczyna dziwacznie działać, szaleje, w ogóle w nosie ma wszystkich i wszystko. No i potem, potem się jakimś cudownym trafem naprawia. Najlepsze, że dzisiaj Mikołaj tak fajnie spał w nocy. Przyspaliśmy i robimy teraz kostkę, tak jak Krzyś tam zaznaczył, ale po prostu przyjechali. Dzisiaj chciałam wam nagrać, jak to wygląda, ten rozpiernicz, ale też przyjechali, bo żeśmy zaspali. Dobrze, że się trochę spóźnili, bo zdążyliśmy ze wszystkim. Więc chciałam wam pokazać, jak to wygląda, żeby też mieć taką pamiątkę krok po kroku. Powiem wam, że mieliśmy robić to połowicznie, potem stwierdziliśmy, że a kurde, wydajmy drugi raz, wydajmy ostatecznie wszystkie te pieniądze, bo już robimy to chyba trzeci raz koło domu i wydajemy bez sensu hajs, więc będziemy robić chyba całość kostki tutaj. Możecie podesłać inspiracje jakieś u was, bo nie mam. Idę się umalować, bo idę właśnie im to powiedzieć, żeby najlepiej to nam zrobił jakiś projekt albo coś nam doradzili, bo tutaj po prostu nie mam pomysłu w ogóle na tą kostkę, a chciałabym jakieś takie, wiecie, fajne wstawki, dodatki, no nie? Zobaczymy. Może coś fajnego wymyślą, wykminią. Ja idę właśnie się umalować, że zabiorę was ze sobą, potem zobaczymy, jak tam Krzysiowi idzie. Umalować i pakować paczki z Vinteda, ponieważ zrobiłam tą wyprzedaż wczoraj, ale starałam się, żeby te zdjęcia były fajne i takie podsuwające wam stylizację z tymi rzeczami. Na ten moment jeszcze coś zostało, nie wiem, jak długo zostanie, bo wczoraj szybko większość rzeczy poszła. Usta mam już tylko trochę spuchnięte, więc fajnie się wszystko goi. Ale dzisiaj, straszny piątek, mam zamiar nagrywać z moim synulem. Na razie działa, bo ktoś tam mi pisał, że dziecko to rozmajstruje i tak dalej. Jak się mu tego nie daje, to czym rozmajstruje? Mikołaj nie ma swoich prywatnych magnesów. Oczekiwania rzeczywistości będą też. Przyszła paczka z H&M-u. Cześć! Hej! Najpierw się przebierzemy. Dzień dobry. Mikołaj tu ma heavy metal, ale bawił się wczoraj. I przynieśliśmy tutaj szezlong. Mieliśmy rogówkę, ta, która z nami była w mieszkaniu starym, długo tutaj u nas w ogóle w domu. No i powiem wam, że nie chciała się sprzedać na OLX-ie. A mamo nie kosztowała, więc a jest jak nowa. Z tej strony wygląda właśnie tak i przetransportowaliśmy ją do pokoju Mikołaja, ponieważ Mikołaj czasami budzi się w nocy i tutaj trzeba z nim być. Tak, Miki? Tak. Przyznaj się, chłopaku, że jesteś taki imprezowicz. No i poprzednia sofa, która tutaj była, co została sprzedana do jakiejś tam poczekalni czy gdzieś do kwiaciarni, więc super, bo pozbyliśmy się, no ale tego nikt nie chce jakby wziąć, kupić, no bo wiadomo, może to już trochę inny styl teraz jest w modzie i tak dalej. No i jedną część z funkcją spania zostawiliśmy na dole, chcę zrobić osobne boki, a tutaj zjeżdżalnia dla młodego. A tutaj przyszła ta i ona jest super jako łóżko. Nie umie inaczej zrobić Francuza, jak totalnie nie patrząc na siebie w lustrze, w poglądzie, w niczym. Jak tylko popatrzę w lustro i robię Francuza, wszystko mi się srania. Krzyściusieńko. Teraz mam tłuste włosy i najlepszy sposób na tłuste włosy. Dajcie znać, czy wy też tak macie. Ja tylko zerkam, czy nie mam jakichś pukli, bo nie widzę pukli. Jak są pukle, to się muszę wracać i się wtedy bardzo denerwuję. Mikołaj już się przygotowuje do strasznego piątku, który będziemy nagrywać. Tak, Miki? Będziemy go nagrywać dzisiaj w dwójkę. Okej, okay. Mamy zamontowane rurki. Wygląda to dziwnie? Krzywo? Jakoś? Bardzo? Jednak się pomyliłem, czyli jednak była pomyłka. Schodziły mi się te dwa pręty razem. Tutaj musiałem przesunąć o jeden kołek, jak widać. Jeden kołek zostawiłem, trochę przesunąłem i jest teraz równo. I teraz spróbuję tutaj wpakować opony.
i módlmy się wszyscy, aby to wytrzymało i na moją żonę nie spadało. Zwłaszcza, że rurka jedna kosztowała 16 zł, druga 16 to jest 32. Do tego te mocowania tanie były, nie wiem, może kosztowały po 3 zł, 4. Tak więc całość na pewno zamknęła się w jakichś 40 do 50 zł z kołkami, jeśli chodzi o przechowanie opon na zimę i o właśnie zrobienie takiego steraża, to aprobuję, że się da za 4 dyszki, może 5.